Jest to swojego rodzaju wisienka na torcie, którą szczególnie starsze pokolenie pokochało i w tej chwili jest powrót do tej płyty winylowej i ludzie z sentymentu ją kupują i słuchają w świetnej jakości, którą ta płyta oferuje. No właśnie, to jest ciekawe, bo wydawałoby się przecież, że nośnik cyfrowy pozwoli na dogłębniejsze zapisanie tego dźwięku, a tymczasem mówi się, że to jest zupełnie coś innego, jeśli chodzi o ten analog. Człowiek też jest istotą analogową i ten analog jakby lepiej do naszego mózgu trafia niż ten zapis cyfrowy z płyty CD. Każdy z gatunków muzyki znajduje swoje miejsce na płycie winylowej, ale jak to jest? Czy są reedycje, czy są nowe wydania, czy to jest wciąż ten, mówiąc językiem rynku budowlanego, rynek wtórny? Najbardziej cenione są te stare wydania, ale w tej chwili mamy taki, powiedzmy, boom na te płyty, także są też wznowienia starych wydawnictw i kolekcjonerzy szanują te stare, ale równie dobrze można zaopatrzyć się w troszkę tańsze, nowe wydania, które równie dobrze grają. A skąd u Pana się wziął pomysł na winyle? Czy to też wynikało z tego, że miało się ten swój dawny gramofon Bambino? Od tego się zaczynało? Zaczęło się po prostu od pasji, no i przerodziło się to w sposób na życie i zaszczepiamy to w innych ludziach, także w młodych, którzy też obserwujemy, wracają. Łapią bakcyla tych płyt, których po prostu za ich kadencji nie było. Tak? To jest o tyle ciekawe, prawda, że teraz mając telefon komórkowy możemy sobie w odpowiedniej aplikacji posłuchać muzyki naprawdę w dobrej jakości na słuchawkach, a przy winylu no to niestety trzeba mieć odpowiedni anturaż do tego. Zgadza się, stety i niestety trzeba usiąść, trzeba, można się zastanowić, pokontemplować przy tej muzyce, odsłuchać ją od początku do końca, a nie klikać bezmyślnie. I to jest całe piękno tej płyty. Każdy powie, a taka płyta się bardzo szybko niszczy, bo pamiętamy te słynne igły banie, którzy nawet byli tacy pomysłowi, pamiętam, że potrafili igłę do maszyny wrzucić na tę gramofonową. Nie zgodzę się z tym, że płyta się niszczy. W PRL-u mieliśmy, powiedzmy, różnej jakości sprzęt, który rzeczywiście potrafił tę płytę uszkadzać, ale w tej chwili mamy już taki sprzęt, który... Te płyty są wieczne, można powiedzieć. To z czego tak naprawdę ta płyta jest stworzona, że ona się tak trzyma i że cieszy się takim uznaniem? Gdybyśmy o technicznej jej stronie porozmawiali. Jest to po prostu materiał winylowy wytłoczony pod wysokim ciśnieniem w tłoczniach, z tak zwanych matryc. I jest to rowek, który po prostu analogowo z tego rowka jest zapisana muzyka i igła zbiera te drgania tego rowka, przetwarzając to na dźwięk. Czy Pana zdaniem rzeczywiście clubbing i muzyka DJ-ów pomogła płycie winylowej? Ten nurt po prostu pomógł przetrwać tej płycie winylowej, kiedy ona przeżywała, że tak powiem, zapaść, czyli tam w okolicach lat 2000. DJ-e cały czas jakby kultywowali tą tradycję i dzięki temu te płyty nie przeszły całkowicie do lamusa. No a wracając do gramofonów, proszę Pana, dzisiaj to chciałby się powiedzieć, gramofon powinien też mieć obsługę cyfrową iście i być urządzeniem iście cyfrowym. Tak, aczkolwiek są w tej chwili gramofony z wyjściami USB, że można sobie zgrać tą płytę, aczkolwiek to nie jest w środowisku audiofilii, że tak powiem, pożądany sprzęt. Ludzie, którzy słuchają, chcą mieć sprzęt najlepiej z epoki, z lat 70., gdzie to była złota era audio, jest wysoka jakość tego, szczególnie zachodniego sprzętu. A te sprzęty z USB to są takie, powiedzmy, na początek. Jesteśmy obok tytułów, które mówią wiele. Gdybyśmy mieli ustalić taką listę przebojów, oczywiście umownie, proszę Pana, który gatunek, czy które płyty, czy którzy wykonawcy cieszą się największą popularnością? Tutaj akurat młodzi ludzie głównie pytają o hip-hop, o te potem nowsze brzmienia, a starsze pokolenie, no to klasyka rocka, klasyka popu, Tina Turner, Pink Floyd, Wham, George Michael, soundtracki z Dirty Dancing, bardzo często to kobiety pytają. Także pełny przekrój, ale raczej te lata 70., 80., gdzie renesans tej płyty był widoczny. A wracając do Pana pasji i miłości do winyli, to rodziła się ona na jakich krążkach, a dzisiaj jakich wykonawców Pan dobiera? To jest cały czas podróż. Jeżeli człowiek dużo słucha, to bardzo szeroko rozwija się muzycznie, nie zagłębia się tylko w jednym gatunku. No w tej chwili słucham od jazzu, przez progresywnego rocka, dobrego popu też lubię posłuchać,
tak naprawdę klasyki czasami, w zależności od nastroju. Ja powiedzmy wywodzę się z rocka, także dla mnie Pink Floyd, Guns N' Roses, Led Zeppelin, no to są takie powiedzmy podwaliny mojej muzycznej podróży. Czyli co, czas winylu nie jest czasem zakończonym czy kończącym się jednak? Zdecydowanie nie. Cały czas nowi artyści, czyli te młode pokolenie, wydaje te płyty również na winylach. I młodzi ludzie o nie pytają, także myślę, że branża jest jeszcze, że tak powiem, w rozwoju.